Hej, z tej strony Rost i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie zajmiemy się 5 największymi rekordami świata, dotyczącymi oczywiście Brawl Stars. Standardowo 600 łapek pod tym filmem równa się więcej odcinków na temat rekordu świata, a jeśli uda wam się wbić 1000 łapek, to zorganizuję dla was maraton, więc myślę, że warto strzelić kciuka w górę. No a w tym miejscu informuję was, że na Instagramie wystartował konkurs na 80 gemów. Aby wziąć udział, wystarczy sub na tym kanale oraz follow na Instagramie. Wynik będzie na 1500 obserwujących i postanowiłem, że co 500 obserwujących na Instagramie, takie 80 gemów będę wam losował, więc serdecznie was tam zapraszam, a teraz zaczynajmy ten materiał. Rekordów świata, jak sami pewnie wiecie, jest wiele, ale mało kto może poszczycić się takim osiągnięciem, szczególnie jeśli chodzi o Brawl Star, ponieważ ta gra ma naprawdę dużą społeczność. Pierwszy rekord, jaki dla was przygotowałem, jest związany z ilością posiadanych gwiazdek na trybie Bounty i wynosi aż 135. Tak jest, udało się pewnej drużynie zdobyć aż 135 gwiazdek. Jest to naprawdę niesamowity wynik, a cały ten rekord został przedstawiony na kanale JK Brawl Stars. Natomiast rekord świata dotyczący ilości zdobytych Power Cubesów, jeszcze niedawno należący do Polaka SmileX, znanego również jako Smyslow, tak jest to ten shotter, który zdobył ich aż 84, został kilka dni temu pobity i obecnie wynosi 107. Tak jest, udało się użytkownikowi pod nazwą ShadowRaw zdobyć aż 107 Power Cubesów. Jest to niewyobrażalnie wielki wynik, który mógł wynosić 110, ponieważ w momencie ustalania tego rekordu można było na mapie podnieść jeszcze 3 Power Cubesy, jednak użytkownik tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, jak to zresztą widzieliście w tle tego filmu. Jeśli chodzi o szybkość rozgrywki, to można naprawdę zakończyć taką rozgrywkę w wielkim stylu. Jednak zakończenie jej w 22 sekundy to jest dopiero wyczyn. Mowa tutaj oczywiście o trybie Brawlballa, czyli trybie piłkarskim, na którym pewnemu zawodnikowi udało się rozegrać całą gierkę i strzelić 2 bramki, nie poświęcając na to nawet pół minuty. To dopiero nazywa się szybkie wbijanie pucharków i ogólnie jest to rekord świata, jeżeli chodzi o szybkość rozgrywki, nie ogólną, ale na trybie Brawlball. A skoro już mowa o szybkich gierkach, to Showdown zakończony w niecałe 10 sekund to prawdziwy wyczyn. Wyobraźcie sobie kończyć tak każdą gierkę. Przecież bicie tak 10 tysięcy pucharków byłoby naprawdę bardzo proste, a zarazem szybkie. Jednak aby wszyscy przeciwnicy zabili się w tym samym początku, czyli od razu na początku gry, to dopiero jest fart. Taki wynik prezentuje nam kanał zajmujący się Funny Moments z Brawl Stars, który wstawił rekord świata wynoszący 8 sekund i 4 setne na trybie Showdown. Jest to naprawdę wynik nie do pobicia. Mieliśmy rekordy świata dotyczące zbierania przedmiotów, czyli Power Cubes, Starsy, rozgrywania gier, krótkie, szybkie, jednak nie było nic o walce, także przyszła kolej na to, na rekord dotyczący zadanych obrażeń, który na chwilę obecną nagrywania tego filmu wynosi 28 808. Jest to wynik ustalony oczywiście na botach, jednak jest wynikiem ciężkim do pobicia. Ale kto wie, być może komuś z was ten lub bądź inny wynik uda się pobić. Jeśli tak, to dajcie znać i koniecznie podeślijcie mi do tego linka, a na pewno ukaże się z tego jakiś film. Ponieważ jak sami pewnie wiecie, jeśli czegoś naprawdę bardzo chcecie i do tego dążycie, to wszystko jest możliwe. Tak jak i koniec tego odcinka, do którego dotrwałeś, a ja ci za to bardzo dziękuję. Oczywiście, jeśli chcesz być na bieżąco z tak ciekawym kontentem, koniecznie uszczel dzwoneczek, a mówi do was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej! They keep coming like a moth to a flame. Oh, something.